niesprawiedliwość, brak reakcji przede wszystkim społeczeństwa, bo patologia zawsze będzie i to zawsze było, że jakieś są grupy, które będą atakowały ludzi. Większość jest siła i tak dalej, prawda? Ale brak reakcji w ogóle ludzi będących wkoło tej tragedii, to mnie najbardziej dotknęło, bo sam byłem kiedyś w podobnej sytuacji, na szczęście ludzie wtedy zareagowali i udało się uniknąć tego takiego nieszczęścia. Moim zdaniem podkreślić ludzi, zacząć bardziej, nie wiem, edukować, jakieś kampanie robić w tym temacie, aby zaczęli reagować na to, co się dzieje. Reagujmy po prostu. To jest spacer, to nie jest marsz, to nie jest żadne wyrażenie buntu. To jest spacer, który ma pokazać, że mieszkańcy Sosnowca, którzy też są dotknięci tą tragedią, sprzeciwiają się trochę takiej znieczulicy, która panowała tam na miejscu. Ten spacer ma pokazać to, że trzeba działać, trzeba reagować. Nieważne w jaki sposób. Nikt nie mówi, że trzeba było wejść między nich, ale zrobić cokolwiek. Krzyknąć, machnąć, nie wiem, a tutaj zabrakło czegokolwiek. I niestety stało się to, co się stało. Ja chcę, żeby podczas tego spaceru ci ludzie, którzy będą razem z nami szli, sami w sobie coś w środku uświadomili. Ludzie się bawili, a ktoś umierał na naszych oczach i po prostu nikt nie zareagował. No jak tak można? To jest po prostu nieludzkie. A po drugie, była za mało było policji. Karetka tu powinna być i czekać z ratownikami, a nuż coś się wydarzy, prawda? A karetka przyjechała po pół godziny, jak się narzeczona wypowiadała.